Z numerem pierwszym wystartuje Tornado, z dwójką Flomari, z numerem trzecim Wizawa, z czwórką Emerald, piątka to Fogita, z numerem szóstym Armena, z ósemką Paco i z numerem dziewiątym Karim Al-Khaledia. I gonitwa się rozpoczęła. Ładny, równy start. Na prowadzeniu zdaje się, że jest Tornado, ale już został wyprzedzony i stawkę teraz prowadzi Flomari po zewnętrznej. Natomiast dobrze rozpędza się tam Karim Al-Khaledia i to on wychodzi na front. Karim Al-Khaledia prowadzi tę grupę. Na drugiej pozycji jest Flomari, ale obok niego pojawił się Paco. Karim Al-Khaledia, Flomari i Paco to jest prowadząca trójka na 1600 metrów przed celownikiem. Na prowadzeniu jest Karim Al-Khaledia, na drugiej pozycji jest Paco, na trzecim miejscu Flomari. Blisko tam trzyma się również Fogita, blisko jest tam również Tornado, Wizawa. Wszystkie konie tak naprawdę galopują niedaleko siebie. Stawkę w tym momencie zamyka Armena, a prowadzi Karim Al-Khaledia. Na drugiej pozycji jest Paco, na miejscu trzecim jest Flomari. Blisko niego tam przyklejone są Fogita oraz Emerald, który galopuje na piątej pozycji. Na szóstym miejscu jest Tornado, dalej Wizawa i na końcu stawki galopuje Armena. Konie za moment będą wchodzić w zakręt, pozostał im jeszcze kilometr do celownika. Karim Al-Khaledia cały czas prowadził tę stawkę, ale już na front przechodzi Paco. I to on teraz, zbliżając się do połowy zakrętu, prowadzi w tej gonitwie. Paco, Karim Al-Khaledia, a na trzecim miejscu jest w tym momencie, zdaje się, Emerald. Paco i Emerald, na trzecie miejsce odpada Karim Al-Khaledia, na pozycji czwartej jest Flomari, na miejscu piątym galopuje Fogita i wyjście na prostą finiszową wyprowadza Paco. Na drugiej pozycji jest Emerald, ta dwójka mocno oddaliła się już od pozostałych. Paco i na drugim miejscu Emerald. Paco, Emerald na 400 metrów przed celownikiem. Ta dwójka prowadzi, zaczynają gonić pozostałe konie. Zbliża się tam do nich Tornado, Karim Al-Khaledia oraz Flomari, ale na 300 metrów przed celownikiem walczą Emerald i Paco. Emerald i Paco idą łeb w łeb na 200 metrów przed celownikiem. Emerald środkiem, Paco bliżej bandy, bliżej wewnętrznej. Emerald i Paco, Paco, Emerald jeszcze 100 metrów do celownika, ależ walczą łeb w łeb, nie wiadomo kto wygra. Emerald i Paco, Paco, Emerald, Paco jakby trochę przyspieszył, przyspieszył i wygrał. Paco wygrywa, Emerald na pozycji drugiej, Paco, Emerald na trzecim miejscu, Tornado. Zaczekajmy na oficjalny wynik. Wydaje się, że to Paco minimalnie wyprzedził Emeralda, ale zaczekajmy na wszelki wypadek na to, aż komisja techniczna potwierdzi. Ale to co my porównujemy Warszawę do Wrocławia? Thank you.